Niespodziewane problemy na linii po Nowoczesna. Kto wiceprezydentem Warszawy? Pad w rozmowach po Nowoczesnej. Jest pad w rozmowach na temat stanowiska wiceprezydenta Warszawy, przyznają nieoficjalnie członkowie władz po Nowoczesnej. Rafał Trzaskowski zaproponował Nowoczesnej stanowisko dyrektora koordynatora w stołecznym ratuszu. Pomysł nie podoba się jednak liderom tej partii. Paweł Rabiej, wiceprezydent odpowiedzialny m.in. za zdrowie, został zdymisjonowany przez Rafała Trzaskowskiego 3 listopada za to, jak tłumaczył prezydent Warszawy, że bez jego wiedzy udał się w czasie pandemii na urlop za granicę. Trzaskowski uznał takie zachowanie na niepoważne i nieodpowiedzialne. Kilka dni temu poinformował, że decyzję o następcy Rabieja podejmie w tym tygodniu. Były już wiceprezydent Warszawy w zarządzie miasta zasiadał z rekomendacji Nowoczesnej. Władze Nowoczesnej utrzymują, że w ramach umowy koalicyjnej SPO, to ich partia powinna wskazać następcę zdymisjonowanego wiceprezydenta. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że Nowoczesna chce, by Rabieja w stołecznym ratuszu zastąpił Sławomir Potapowicz, obecnie wiceprzewodniczący Rady Warszawy. Mamy sytuację patową, rozmowy trwają, ale mamy sytuację patową. Pan prezydent widzi naszą rolę w trochę inny sposób, a my nie do końca podzielamy opinię pana prezydenta. To być może będzie wymagało podjęcia działań, które będą zmierzały do renegocjacji umowy koalicyjnej, relacjonował członek władz Nowoczesnej. Polityk poinformował, że Trzaskowski nie chce, by Nowoczesna wskazywała wiceprezydenta Warszawy, zaproponował jedynie, by ugrupowanie obsadziło stanowisko dyrektora koordynatora w stołecznym ratuszu. Spodziewamy się, że do piątku zapadną jakieś decyzje, powiedział rozmówca PAP. Przyznał też, że nie jest w stanie przewidzieć, jakie decyzje podejmie Nowoczesna, jeśli propozycja Trzaskowskiego będzie ostateczna i nienegocjowalna, a jednocześnie niesatysfakcjonująca władze partii. Kogo chciałby Trzaskowski? O tym, że rozmowy na temat następcy Rabieja utknęły w martwym punkcie, można usłyszeć też od stołecznych działaczy PO. Trzaskowski, jak wynika z informacji PAP, najchętniej widziałby wśród swych zastępców Aldonę Machnowską-Górę, obecną dyrektor koordynator do spraw kultury i komunikacji społecznej. Ten wariant nie podoba się jednak władzom warszawskiej Platformy. Trzaskowski o obsadzie stanowisk w ratuszu rozmawiał w niedzielę z liderem Nowoczesnej Adamem Szłapką, a w poniedziałek z sekretarzem generalnym i szefem stołecznych struktur Platformy Marcinem Kierwieńskim. Negocjacje nie przyniosły jednak przełomu. I nie wiem, czy dojdzie do niego w tym tygodniu, nie założyłbym się o to, powiedział jeden z polityków zbliżonych do kierownictwa warszawskiej PO.